Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakochani w Chorwacji. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony takim mniej znanym miejscowościom tutaj na wyspie Korczula. Sprawdzone oczywiście te miejscowości są przez nas. Polecimy Wam piękne plaże, które tutaj też warto zobaczyć. No i jeżeli będziecie szukali takiego naprawdę spokojnego wypoczynku, no to łapcie tutaj jak najwięcej polecajek. Zaczynamy od miejscowości Potirna. To, co nas tutaj urzekło, no to plaża, na której się obecnie znajdujemy. Plaża nowa, ja Wam ją oczywiście podlinkuję. Znajdziecie tutaj taką dosyć kameralną plażę z łagodnym zejściem do morza. No i oczywiście, jak to w całej Chorwacji, piękny kolor Adriatyku. Jeśli chodzi ogólnie tutaj o tą miejscowość Potirna, no to nie znajdziecie tutaj nic innego oprócz apartamentów, pięknych willi i pięknych plaż. No ale jeżeli lubicie takie spokojniejsze miejsca, no to tutaj jak najbardziej śmiało też możecie szukać noclegów, ale od razu też zaznaczę, że nie ma tutaj ani sklepu, ani restauracji, ale miejscowość Potirna znajduje się niedaleko od właśnie miejscowości Vela Luka. No i powiem Wam tutaj taką ciekawostkę, właśnie tutaj w Potirnie jedna z tych willi należy do takiego bardzo znanego tutaj piosenkarza chorwackiego, który się nazywa Giboni. No i ogólnie byli to też tacy dobrzy przyjaciele z Oliverem Dragojewiczem, mają wiele wspólnych piosenek. Nie spotkaliśmy go jeszcze tutaj, ale wierzę, że kiedyś się uda i zbijemy sobie tutaj z nim piątkę. Kochani, wybaczcie mi, że tak nagle Wam przerywam te piękne chorwackie widoki, ale przed chwilą mówiłam Wam, że w miejscowości Potirna mieszka no taki znany i popularny piosenkarz Giboni, że fajnie byłoby go spotkać, zbić sobie z nim piątkę. No i wyobraźcie sobie, że w drodze powrotnej z Chorwacji do Polski spotkaliśmy go na stacji benzynowej niedaleko Zagrzebia. Podeszliśmy do niego, zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie i Giboni zaprosił nas normalnie do stolika, posiedzieliśmy, pogadaliśmy. No i z rozmowy wyszło, że za niedługo wracamy z powrotem do Chorwacji, no bo w lipcu jedziemy na koncerty ku pamięci Olivera Dragojewicza. No i wtedy sam Giboni powiedział, że fajnie byłoby się na tej Korczuli spotkać, także powiem Wam szczerze, już się tak bardzo, bardzo, bardzo nie możemy tego wyjazdu lipcowego doczekać. Kolejna miejscowość, do której przyjechaliśmy, to miejscowość Karbuni. Powiem Wam szczerze, że naprawdę warto to miejsce odwiedzić. Jest tutaj naprawdę pięknie i przede wszystkim znajdziecie tutaj ciszę i spokój. Są tutaj oczywiście apartamenty, w zasadzie każdy z pięknym widokiem na Adriatyk, ale pomimo tego, że jest to spokojna okolica, miłośnicy wodnego szaleństwa też znajdą coś dla siebie tutaj, dlatego że w Karbuni macie opcję oczywiście wypożyczenia na przykład skutera wodnego. Znajdziecie tu, już znajdziecie restauracje, kawiarnie. One co prawda jeszcze są zamknięte, dlatego że w takich mniejszych miejscowościach, zwłaszcza na wyspach w Chorwacji, sezon trwa tylko typowo przez okres wakacyjny. No ale jak będziecie tutaj przez lipiec i sierpień, warto też przyjechać tutaj na takie całodzienne plażowanie. A teraz zobaczcie jeszcze kilka ujęć z lotu ptaka na tą piękną miejscowość. Thank you.
No i teraz na tapecie Prizba, nasza piękna Prizba, bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać. To, co ją wyróżnia, to przede wszystkim oczywiście, jak na całej Korczuli, lazur Adriatyku, ale bardzo charakterystycznym miejscem tutaj w Prizbie jest ten oto właśnie tutaj półwysep. Tu możecie się przejść dookoła na spacer, ale jak przejdziecie sobie na drugą stronę, to tam po drugiej stronie tego półwyspu znajdziecie plażę taką kamienistą, żwirkową, z bardzo łagodnym zejściem do morza. Czyli teraz tak, ta strona Prizby bardziej dla dorosłych, bo tutaj oczywiście głównie przeważa takie wybrzeże skaliste, ale jak przejdziecie na drugą stronę, no to tam już fajne miejsce na wypad z młodszymi. I tam po drugiej stronie znajduje się nasz taki ulubiony beach bar, do którego zawsze tutaj przyjeżdżamy. No a z racji tej, że zrobiło się naprawdę gorąco, przerwa na gemiszta, bo jak to mówią Chorwaci, nema ništa bez gemiszta. Dobrze, i teraz zobaczcie, przechodzimy sobie teraz z jednej strony Prizby przez półwysep, tutaj macie taki przesmyk i już jesteśmy na drugiej stronie. No i tak to właśnie wygląda po drugiej stronie Prizby. No ale niestety plaża jest w remoncie, bar jest zamknięty. No ale wiecie, to tak jak Wam mówiłam jeszcze przed chwilą, jak byliśmy w Karbuni, że w takich mniejszych miejscowościach w Chorwacji sezon dopiero rusza gdzieś w około połowie czerwca, więc niestety nie załapiemy się na gemiszta tutaj, ale zobaczcie widoki. I jedziemy dalej, jedziemy do miejscowości Brna. Tam jest też bardzo, bardzo uroczo. No i tam już sobie zrobimy przerwę raczej nie tylko na gemiszta, ale jeszcze na obiad. Mamy tam sprawdzoną konobę, więc też oczywiście Wam ją polecimy. Dobar dan! Coś nam dzisiaj nie jest wpisane, żeby zjeść i napić się tego naszego wymarzonego gemiszta. Dotarliśmy właśnie do miejscowości Brna. No i też kolejna mniejsza miejscowość tutaj na wyspie Korczula, więc dopiero sezon będzie się tutaj rozpoczynał. Ale co tutaj znajdziecie ciekawego? Przede wszystkim no jest to też taka mała, spokojna miejscowość. Jak widzicie, naokoło apartamenty. Tutaj nawet można znaleźć większy hotel. Jak byliśmy w sezonie, no to faktycznie był bardzo oblegany, nawet teraz widać, że tam są turyści, ale co nam się tutaj podoba? Przede wszystkim to, że miejscowość Brna leży w takiej właśnie tutaj małej zatoczce. Jak przejdziecie sobie na tą stronę, macie widok na otwarte morze.
Okolica spokojna, kilka restauracji, dobrych restauracji. Ja Wam tutaj oczywiście też podlinkuję taką naszą sprawdzoną, która niestety jest jeszcze zamknięta. Ostatnio tu byliśmy we wrześniu, no to jeszcze wszystko hulało, ale wszystko Wam podlinkuję. A teraz idziemy na krótki spacer po miejscowości Brna. Tutaj w Brna znajdziecie co kawałek, kawałek takie malutkie plaże piaszczyste, także dla miłośników tego typu plaż tutaj też coś dobrego się znajdzie. Żebyście tylko nie zrażali się do wyjazdów do Chorwacji przez te nasze niepowodzenia dzisiejsze, że tu zamknięta restauracja, tu zamknięty bar, tutaj nic nie pracuje, ale no takie są uroki tych mniejszych miejscowości, zwłaszcza na wyspach. Natomiast wiecie, to, że nie ma jeszcze sezonu, mamy koniec maja tak naprawdę, mimo tego, że w tych mniejszych miejscowościach większość rzeczy jest pozamykanych, ale to ma naprawdę swój urok, bo jeżeli lubicie ciszę i spokój, no to naprawdę jest to miłe, przyjść na przykład na taką pustą plażę, która jest cała dla Was, jest cisza i spokój i naprawdę w takich okolicznościach można spokojnie sobie wypocząć. A w większości tych miejscowości oczywiście znajdziecie sklepy, więc biorąc sobie jakiś apartament na przykład z kuchnią, też nie ma żadnego problemu, żeby na szybko sobie coś ugotować. Możemy Wam sprzedać nasz patent, kupiliśmy sobie też takie małe kuchenki przenośne i czasami jak nam się nie chce, znaczy czasami jak mamy taki luźny dzień, idziemy sobie na plażę, to bierzemy po prostu te kuchenki, bierzemy jakieś takie najprostsze produkty, gotujemy sobie na plaży, także przyjemne z pożytecznym. I tak, po tamtej stronie będziecie mieli tą restaurację, którą Wam polecamy. Tak jak mówiłam, podlinkujemy. Natomiast tu po tej stronie znajdziecie takie właśnie kawiarnie. Tam jeszcze na końcu też jest konoba, ale nie byliśmy tam, nie jedliśmy, więc to, czego nie sprawdziliśmy, to polecać Wam nie będę. Dalsza część nastąpi. Widzimy się, ajde bok!